Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam was na kolejny odcinek w grze Hitman Rozgrzeszenie. Tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. A my kontynuujemy. Jak po tym upadku podnosi się i odchodzi. O tak, jak żywy, prawdziwy anioł stary. Umiesz go opisać? Precz stąd! Marnujesz mój czas! Dwudziestu ludzi widziało gościa, a nikt nie potrafi go opisać. Poza tym, że jest łysy i ma na karku tatuaż. Naprawdę myślisz, że to Hitman? To może być i zasrana wróżka zębuszka, Dorwy. Proszę pana! Ktoś to zostawił w recepcji. Dzieciak prosił, żeby dać to komuś, kto szuka Hitmana. Na czym skończyliśmy? Oskarżenie publiczne przeciw Timothy'emu Hołkowi. No dobrze. Własności prywatnej, naruszenie prywatności. Co my tu możemy zrobić? Tu jest wyjście na zewnątrz. Dobrze. Zrobię wszystko za papierosa. Spokojnie. Powiedz tylko prawdę i nic ci nie będzie. Tak? Prawnik powiedział mi coś innego. Po prostu trochę o tym sędzi słyszałam. Mówią, nie, że niezły z niego jest zatwardzielec. W porządku. Twardy, ale uczciwy. Rozumiem. Archiwowcem wstęp zbroniony. Chcesz coś o królowym. Wkupisz się w tym jego łaski. Ale wejdźmy. Nie ma pan tu czego szukać. Proszę zawrócić. Czemu? Ej, co wy tu macie? Co? Tylko poszywam rozbiło czy coś? Dobra. Dobra, przebierzmy się szybko. Dobra. No i pozbędźmy się tutaj. Dobra.
Lepiej, żeby po zmroku nie wyglądał pan tak podejrzanie. Ktoś może wziąć pana za złodzieja i zastrzelić. No dobrze. Tu są okna. Tam są znowuż policjanci. Nie bardzo wiem, co zrobić tutaj. Gdyby się udało gdzieś tu wdrapać. Może na wyższe piętro. Nie wiem, czy to jest możliwe. Na razie tutaj chyba nie. Tu jest kosz. Tu nie możemy nigdzie wskoczyć. Niestety. No nic, wejdźmy z powrotem tutaj. Apteczka. Ale nie potrzebujemy apteczki, więc nie da się z niej skorzystać. O, patrzcie, tu jest coś fajnego. Wejdźmy. Patrzmy, co tam się dzieje. No nic się nie dzieje, więc wychodźmy. Okej. Tu jest gdzieś jakieś przejście. To jest wszystko pozamykane. Tu jest apteczka. A te drzwi gdzie prowadzą? Dobrze, że sobie poszedł. Ale nam to nic nie dało. Dalej jesteśmy w miejscu, w którym nic nie jesteśmy w stanie za bardzo zrobić. Dobra, pójdźmy na górę. Oj, tu jest kolejny policjant. Chyba by było dobrze przebrać się, słuchajcie, za... Dobra, wyłączmy. ONZ musiała sprawić, że to... Widzicie? Oto potęga ONZ! Trochę dużo tych policjantów tu się pałęta. Zjadłeś bawolę skrzydełka u Brady'ego, co? A potrafią dać radę nawet dorosłemu facetowi. Tom piąty, świetnie. Na furnier do Hartford. Dobra. Hartford, cóż za wspaniały Tom. Ciekawe, czy my... A więc mamy to. Dobra. Przebierzmy się za niego. Dobra, bierzmy. Żeby nam się tylko udało go. Nie może. Jeśli nie chcesz, by stała. Ojejku. Natychmiast. Słyszysz mnie, kolego? Słyszę. Proszę mnie posłuchać. Jestem z policji. Proszę podnieść rękę. Nie! Proszę. Nie złe wdziaku. To był błąd. Trzeba było mnie nie zaczepiać. Co
To jasne, jasne. Wszyscy tu są debili. Nie. Kurczę. Strażnicy ostrzeżeni. Trzeba go znaleźć i powstrzymać. Dobra, dobra, zajdę tam. Przeładujmy może szybko. Jestem funkcjonariuszem policji. Stosuj się do poleceń. Pokaż się. O, cześć, nieśmiałku. Musimy być bardzo cichutko. Hej, hu. O, nie. Zakładam, że w przyszłym tygodniu spędzasz bardzo. Musimy się gdzieś tutaj ukryć, słuchajcie. Nie wiem gdzie. Może tu gdzieś? Wejdźmy na chwilę. Ale chyba już przestali nas szukać. Coś mi się wydaje. Dobra, wyjdźmy może. Bo to nie ma sensu. Apteczka. Aha, nie potrzebujemy apteczki, no dobrze. Wazon? Tylko na co nam wazon? Tu jest... No tak, niezbyt mogę rozmawiać. Odzwonię, sporo się tu dzieje. Proszę natychmiast opuścić ten teren, dobrze? No już, proszę iść. Przeczesać teren. Musimy znaleźć podejrzanego. Osłaniam cię, stary. Szukają nadal. Dobrze, dobrze, spokojnie. Co się tu dzieje? Ja czekaj, coś, spokojnie, dobra? Coś tu nie gra. Jestem policjantem, nie martw się. Załam się nieco i oddzwonię. Ale jesteśmy w przebraniu, którym nas nie rozpoznają. Dobra, ładnie i pomalutku. Mamy tu przestraną sytuację, Chloe. Znaleźliście coś, chłopaki? On musi gdzieś tu być. Dobra, sprawdźmy to. Tylko ostrożnie. Tu jest tylko ten jeden. Proszę pana, to niebezpieczne miejsce. Mamy tu jakiegoś szaleńca. Proszę udać się do domu i zamknąć drzwi od wewnątrz. Chloe, coś się dzieje. Czy możemy wyjść? Nie, tędy nie możemy wyjść. Dobra, sprawdźmy to. Tylko ostrożnie. Proszę pana, mamy tu sytuację zagrożenia, więc proszę opuścić to miejsce. My się tym zajmiemy. Czy tutaj coś ja znajdę? Miejcie oczy otwarte. Zajrzyjcie w każdy zakamarek i przeszukajcie całą okolicę. Tu jest jakaś spluwa. Radzę odejść. Szukamy uzbrojonego podejrzanego, więc proszę stąd iść. Dobra, dowody żeśmy. Mówcie, co się dzieje. Co wzięli? Chcę wiedzieć wszystko, co tam się kurwa dzieje. Tutaj czysto, ser. Karta dostępu, super. Mamy. Wydaje mi się. No tak, wydaje mi się, że jest dość niebezpiecznie. Nie wiem jeszcze, z czym mamy do czynienia. Dobra. Wychodzimy. Teraz możemy wejść do tego pomieszczenia, gdzie nam właśnie ta karta była potrzebna. Patrzę się tylko, czy gdzieś nie natknę się właśnie na... Tak, u mnie wszystko gra, tak. O, i teraz możemy otworzyć. Znaleźliście coś, chłopaki? On musi gdzieś tu być. Niech pan lepiej wraca do domu i zamknie drzwi. Tu nie jest bezpiecznie.
Dobra. Co my tu możemy zrobić? Tu się nic za bardzo. Ej, ty tam! Odejdź stąd! No idź do domu, tu nie jest bezpiecznie! Zastanawiam się, po co nam ta karta dostępu była potrzebna, skoro nie możemy tam za bardzo... A czekajcie, jeszcze w jedno miejsce, żeśmy nie zajrzeli tam chyba. Być może właśnie tędy da się przejść dalej, ale... Pewien nie jestem. To była ta laska chyba. Proszę pana, proszę iść do domu i zamknąć od wewnątrz drzwi i okna. I to niezwłoczny perymetr. Nie, to jest przejście tylko tutaj. Tak? A cześć, skarbie, tak? Nie no, jesteśmy bardzo zajęci. No tak, niezbyt mogę rozmawiać. Odzwonię. Sporo się tu dzieje. No chodzimy tutaj naokoło. Tu nie jest bezpiecznie. No dobrze, dobrze, że nie jest bezpiecznie. Dobra, sprawdźmy to. Tylko ostrożnie. Chloe, coś się dzieje. Ja sam nie wiem jeszcze co. Tak, odzwonię. No nie mogę się w żaden sposób na te tyły sądu dostać. Tam z tyłu sądu właśnie są te więzienia, którymi możemy przejść. Znaczy cele, którymi możemy się dostać. Niezwłocznie, tu nie jest bezpiecznie. Dalej. Tak, u mnie wszystko gra, tak. No ale to jeszcze nie koniec. Ojej. Nigdy nie skończy. Uważajcie. Nie ruszaj się, zostań na miejscu. To bezpieczne miejsce. Czekaj spokojnie, tu jest całkowicie bezpiecznie. Gmach sądu. No tam musimy gdzieś wejść, ale... Osłaniam cię, stary. Tam jest jedno pomieszczenie. Tu jest drugie pomieszczenie. Tu ten zaczyna nas wypatrywać. Musimy znaleźć podejrzanego. O. Ej, po co tak się skradasz? Coś kombinujesz? Co się kroi? Nie. Ej, co tam? Nic. Co, nie mogę wejść? Mogę. Dobra. Oj, 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 oj! Udało się. O. Szkoda, że nie było żadnego punktu nigdzie kontrolnego. Oj, a jakąś paczkę żeśmy zahaczyli. No i co, nie mogę go załatwić. No patrzcie. Może odejdźmy i podejdźmy. Znajdź Wiktorię. Chłopcy, nie bądźcie dla niego zbyt surowi. Hej, Dubku, szeryf Skarki przesyła pozdrowienia! Nie możesz mi tego robić! Znam
swoje prawa, to poznasz moje lewa! Dobra, wystarczy. Jak możemy pomóc? W biurze szyfr do sejfu to 20 05 68. Pomoże się panu wydostać. Okej. Dzięki. No nie. Nie zdążyłem, no nie. Przykrywka spalona. Masakra. Dobra. 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 Czysto. Dobra. Trudno. Otwórzmy safe. No dobra. Co tu możemy jeszcze zrobić? No to otwórzmy. Zadanie wykonane. Czyli co, wychodzimy, tak? Pamiętasz kaseciaki? To tak samo. Płyta to taka niby kaseta. Wkładasz i... Nie! Wciskasz przycisk open. Drabina? Gdzie tu drabina? Jest w środku? Okej. Okay. Teraz wciśnij play. Dajesz! Trzymaj tego wybuskanego wystrzykowi! Nie! To tak, tak! Dobrze! Pokaż mu trochę lokalnej gościnności! Działa? Boże! To szaleństwo! Nigdy obcie nie piłem! Trzeba było mnie poprawiać zbrodnie, jeśli chciałeś za nią zapłacić! To powinna być jego ksywka! Mieszczu! Ha. No to schodzimy. Zbrodni! Ja tylko przychodziłem, by świny! Skąd miałem, kurde, wiedzieć, że nie może tu parkować, no! Jezu! Wypuśćcie mnie! Odbawiane mnie! Tu jest wyjście. Łańcuch wygląda na słaby. No nic, spróbujmy w takim razie go zastrzelić. Dobra. No i wychodzimy. Tu jest jeszcze otwór zamek. Co tu mamy? Coś tu w ogóle mamy? Czy to tak dla picu? Chyba dla pizzy. No i cóż, wychodzimy, tak? Pamiętam, gdy byłam w twoim wieku. Boże, niczego nie wiedziałam. No nie. O kurczę. Żadnych problemów, tylko jakiś łysy pojeb.
Mówiłem, że jestem zawodowcem. Tak, śpi jak dziecko. Aha, koniec misji, tak? 13 050 punktów. No, ciekawe, co będzie w kolejnej misji. A w tym odcinku byłoby tyle. Dzięki za obejrzenie. Dzięki za to, żeście dotrwali do końca. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.